Niektórych rzeczy w życiu można żałować, jak na przykład wystrzelenia z armaty konfetti, które trzeba później posprzątać. Ale jak zainwestujecie w nową szczoteczkę, to zachowacie piękny uśmiech, nie nabawicie się bólu, a wasz portfel w przyszłości wam podziękuje. Cześć, ja jestem Ziemniak i chcę wam dzisiaj pokazać prestiżową szczoteczkę od firmy Philips. To Philips Sonic Air 9900 Prestige. Nowa propozycja, która zachwyci twoje usta. Przychodzi do nas w eleganckim opakowaniu i już od pierwszych chwil zaskakuje jakością wykonania. Widać, że producent miał pomysł na ten produkt i każdy element do siebie pasuje. Jak etui ładujące, które wygląda jak? No właśnie, jak? Nie jak etui na szczoteczkę, raczej coś eleganckiego, co moglibyśmy położyć na przykład na stole w restauracji i nikt by się nie zczaił, że to jest etui na szczoteczkę, które wykorzystamy po to, żeby umyć zęby zaraz po posiłku. Philips Sonic Air ma w swojej ofercie portfolio szczoteczek sonicznych, irygatorów do zębów i szeroki wybór końcówek do szczoteczek sonicznych. Mam nawet prezenter i nie zawaham wam się przedstawić całego wachlarza możliwości. Gdy szczotkuję, ważny jest odpowiedni nacisk na zęby, żeby nie uszkodzić szkliwa. Szczoteczka o to dba. Posiada sensor i gdy za mocno naciśniemy, to redukuje intensywność i informuje nas świeceniem. Dzięki temu szkliwo pozostaje nieuszkodzone. Po myciu zęby są czyste i nie trzeba dużo machać jak przy manualnej szczoteczce. Przy okazji ta wygodnie leży w dłoni i trzyma na baterii ponad 2 tygodnie. Sama szczoteczka soniczna i jej wybór jest bardzo ważny, ale pamiętajmy, że za bezpieczeństwo zębów i dziąseł odpowiada w 50% sama końcówka, której używamy i którą musimy wymieniać. Wraz ze zużyciem włosia końcówki działają mniej intensywnie, więc producent zaleca wymianę ich co 3 miesiące. Philips też zaleca kupowanie tylko oryginalnych końcówek, które zapewniają jakość i bezpieczeństwo zębom i dziąsłom. To są też takie najpopularniejsze końcówki, które są w 2- lub 4-pakach, jako roczny zapas. Są też do wyboru białe lub czarne, w zależności od naszych upodobań lub koloru naszej szczoteczki, a wersje premium mają dodatkową amortyzację, w której umieszczone są włókna. To może ja wam opowiem o tych wszystkich końcówkach, która jest do czego. A w tym pomoże mi ten piękny prezenter. Prezenter czy prezentownik? Czy może wzornik? Dobra, najważniejsze jest to, że mam tutaj wszystkie końcówki i mogę o nich opowiedzieć. A3 to końcówka all-in-one dla kompleksowej higieny jamy ustnej. G3 Gum Care jest dla osób, które szczególnie chcą zadbać o dziąsła. C3 Plaque Defense zapewnia skuteczne usuwanie płytki nazębnej. Ale są też inne. S2 Sensitive to nowa końcówka dedykowana osobom zmagającym się z nadwrażliwościami w trakcie leczenia, też dla kobiet w ciąży. W2 Whitening to jedna z bardziej podstawowych. Skupia się przede wszystkim na usuwaniu przebarwień. Tańsze C2 i C1 dla optymalnych rezultatów i, czyli Intercare dla skuteczniejszego usuwania płytki nazębnej w trudno dostępnych miejscach, 4Kids, czyli dla dzieci w 2 rozmiarach w zależności od wieku z dopasowanym kształtem dla dziecięcych zębów i to, co wygląda najbardziej niecodziennie. Czyli Tank Care Plus, który redukuje 75% lotnych związków siarki. Koniecznie podzielcie się w komentarzu, czy zdarzyło wam się kiedykolwiek w przyszłości z czegoś takiego korzystać. Ale mam dla was jeszcze ciekawostkę na temat końcówek. Funkcja Brush Sync pozwala nam na synchronizację naszej końcówki z rączką. Wtedy program może się dostosować razem z intensywnością. Wszystkie końcówki Sonic Air pasują do wszystkich szczoteczek sonicznych Philips Sonic Air. Jedna szczoteczka, wiele końcówek i potrzeb, które mogą się zmieniać. Co więcej, nasze końcówki są zapamiętywane i nasza szczoteczka pamięta, ile nasza końcówka była używana. A teraz możecie zadać pytanie, co jakbyśmy wsadzili drugą taką samą końcówkę, ten sam model. Tu była moja używana, teraz wsadzimy sobie tą i przełączyła mi się końcówka. Widzę, że jedną sesję na niej odpaliłem, która jest niedokończona, a oprócz tego możemy zobaczyć tak naprawdę wszystkie nasze końcówki i to, jakie i ile sesji mieliśmy, a dodatkowo możemy zobaczyć na przykład historię tej konkretnej na podstawie danych, które się tu wyświetlają, ale akurat w tym, jak testowałem, to widzicie, odpalanie, wyłączanie, no to robi mi się czerwone, bo to są niedokończone sesje, a my chcemy, żeby wszystkie były idealne. A, i jak ktoś nie lubi aplikacji, to tutaj część włosków jest pomalowana i możecie zobaczyć, że w zależności od tego, jak ten kolor będzie płowieć, no to wiemy, że wtedy trzeba tą końcówkę wymienić. Nie musimy korzystać z telefonu. W szczoteczce mamy jeszcze technologię Sense IQ, która działa sobie w tle i analizuje to, w jaki sposób czyścimy zęby i dostosowuje, daje wskazówki i tak dalej. W aplikacji w ogóle możemy zacząć myć nasze zęby z wykorzystaniem tej szczoteczki i wtedy mamy podgląd na to, jak umyliśmy daną konkretną partię. W przypadku moim, jak ja nie doczyściłem frontu zębów, no to aplikacja mi powiedziała, hej, warto by było doczyścić, dała mi dodatkowy bonusowy czas, żeby to dokończyć i wtedy moja sesja była zaliczona. Okazuje się, że to jest przydatne, bo aplikacja może cię nauczyć, jak myć zęby. W moim przypadku niektóre sesje były nie do końca dobre. Szkoda, że wtedy nie użyłem aplikacji. No to co? Link w opisie. Tam na dole pod filmem. A jak oglądasz na telewizorze, to zapamiętaj, Philips Sonic Air. Znajdziesz ją w większości sklepów, które są w Polsce. Wchodzisz, prosisz, dzień dobry, proszę, Philips Sonic Air. Pan ekspedient ci mówi, bardzo proszę, półka ta, alejka ta, albo cię może zaprowadzi.